środę 27 maja w Nowej Rudzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji jubileuszu 25-lecia samorządności. Zanim jednak do tego doszło, radni obradowali w sali posiedzeń i podejmowali ważne uchwały dotyczące prawidłowego funkcjonowania miasta. Jedną z nich było absolutorium dla burmistrza Tomasza Kilińskiego. W części roboczej najważniejszą sprawą było uchwalenie absolutorium dla burmistrza miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu za rok ubiegły. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisje Stałe Rady Miejskiej również wydały pozytywną opinię, także takie absolutorium dzisiaj burmistrzowi zostało udzielone. W części dotyczącej projektów uchwał to przede wszystkim tradycyjnie zmiany w budżecie, jak również zmiany do niektórych wcześniej podjętych uchwał, które muszą je wyrównać jakby z obecnym prawem, zwłaszcza chodzi o dwie uchwały dotyczące noworudzkiej karty rodziny 3+. Również w tej części sesji wręczymy uroczyście taką laskę kapelmistrza, którą ufundowało Noworudzkie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa dla orkiestry górniczej, która nam jeszcze ciągle gra przy różnych uroczystościach. Także nowy kapelmistrz taką batutę, można powiedzieć, dzisiaj odbierze. Zawsze co roku staramy się w jakiś sposób pomóc orkiestrze. Państwo na pewno zdają sobie sprawę, że jest to coś pięknego, wspaniałego, mając w naszym regionie taką orkiestrę. Niestety ostatnia batuta była pochowana z panem Jankiem, dlatego ten kapelmistrz bez batuty to jak żołnierz bez broni. Dlatego źle się na to patrzyło. Wspólnie tu z burmistrzem, z przewodniczącym, żeśmy doszli do wniosku, że w jakiś sposób trzeba pomóc, co czynimy. Marek, niech ta batuta ci służy jak najwięcej pięknych, nie tylko, przede wszystkim jak najmniej w pogrzebach, ale pięknych uroczystościach. Własnym, jak i całej orkiestry, którą prowadzę, wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się tutaj właśnie do tej buławy, którą dostaliśmy dzisiaj. Dziękujemy bardzo. W imieniu własnym, jak również całej orkiestry górniczej. Bardzo serdecznie dziękujemy oczywiście SITG za ten prezent dla orkiestry, dla pana kapelmistrza. Powiem tylko, że również w tą inicjatywę zaangażowała się firma Colt Holding i dyrektor pan Andrzej Zibrow. I jeżeli będzie tylko organizowany kurs dla kapelmistrzów, to będziemy próbowali, aby on został z tej pomocy ofiarodawców, darczyńców zrealizowany. W godzinach popołudniowych wszyscy radni oraz zaproszeni goście przemaszerowali do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie świętowali 25-lecie samorządności. Na uroczystości nie zabrakło burmistrzów oraz radnych poprzednich kadencji, samorządowców z innych gmin i powiatów oraz parlamentarzystów. Pierwsze wybory były tak przyjęte entuzjastycznie, przynajmniej w naszym mieście. Miałem wtedy przyjemność być radnym właśnie tej pierwszej kadencji. Reprezentowałem lokalny komitet obywatelski i tutaj okazało się, że w Nowej Rudzie 100% kandydatów tego komitetu zasiadło wówczas jeszcze w 28-osobowej Radzie Miejskiej. Pierwszym burmistrzem wybranym przez radnych w tym czasie jeszcze był pan Stanisław Łukasik. Zastępcą był pan Jerzy Sołtyszczak. Do nich dokoptowano 3 członków zarządu miasta. Także był to organ kolegialny, jeśli chodzi o władzę wykonawczą. Myślę, że każdy samorząd ma wiele własnych sukcesów i takie sukcesy ma również i samorząd noworudzki. Dla mnie najważniejsze było to, że zachowana była pewna ciągłość prac.
Jeden samorząd zaczynał, drugi pewne rzeczy kończył, a więc nie było czegoś takiego, co można powiedzieć przekreślało rządy poprzedników. Wszystko było budowane na nowo, a więc to jest ważne, bo to odczuło społeczeństwo, to odczuli mieszkańcy, a zwłaszcza, że lata były kiedyś bardzo dramatyczne dla tego regionu, z tego względu, że przechodziliśmy proces zamykania kopalni oraz innych zakładów, które dawały wówczas pracę mieszkańcom Nowej Rudy. Także te wszystkie działania, które samorząd z racji ustawy o samorządzie terytorialnym wykonywał, starał się wykonać dla dobra swoich mieszkańców. Myślę, że jest to 25 lat udane, jest to 25 lat sukcesu samorządności w Polsce jako jednego z największych moim zdaniem filarów demokracji, którą od okrągłego stołu budujemy w Polsce. A to prawo samorządzenia w gminach daje mieszkańcom, lokalnym społecznościom prawo do samodecydowania o pewnych kierunkach rozwoju własnych gmin, społeczności, realizacji najważniejszych dla społeczeństwa przedsięwzięć. Myślę, że dalsze funkcjonowanie samorządu gminnego będzie rozwijać się w kierunku dalszej decentralizacji, mam nadzieję, możliwości i decyzji, tak aby one były najbliżej obywatela, najbliżej mieszkańca danego terenu. To jest największa wartość tak naprawdę samorządu. To, że możemy sami decydować, oczywiście w ramach istniejącego prawa, o swoich lokalnych społecznościach. Mam wielki zaszczyt praktycznie połowę tych 25 lat pełnić funkcję burmistrza miasta i tak naprawdę ogromne zmiany, jeżeli chodzi o Nową Rudę, które nastąpiły w latach 90., szczególnie te gospodarcze, likwidacja kilkunastu tysięcy miejsc pracy. To największy problem tego miasta, tego subregionu, bezrobocie strukturalne. Do dzisiaj jest ono duże, już mniejsze niż było 10 czy 15 lat temu, ale nadal duże. Dla mnie takim największym sukcesem, jeżeli chodzi o Nową Rudę, jest stworzenie warunków do rozwoju nowych branż i gałęzi przemysłu, czyli tak zwana przez nas nazywana strefa przemysłowa Słupiec, gdzie znajduje się specjalna strefa ekonomiczna, nasz projekt Noworudzkiego Parku Przemysłowego. Tam dzisiaj lokują się inwestorzy, tam powstają miejsca pracy. Mam nadzieję, że będzie nam udawać się nadal kontynuować ten rozwój tej strefy, rozwiązując tak naprawdę największy problem, jakim jest bezrobocie w naszym regionie, które no w powiecie kłodzkim wynosi blisko 25%, więc jest to naprawdę duża cyfra i wielki problem. Uroczysta sesja w Nowej Rudzie była również okazją do wręczenia medali i wyróżnień za długoletnią pracę na rzecz lokalnego samorządu. Dobro Rzeczypospolitej najwyższym nakazem. Panie burmistrzu, dobro mieszkańców niech będzie zawsze najwyższym nakazem. Wszystkiego dobrego.